Zobaczcie, jest praktycznie całkowicie zarośnięty. Tam z tyłu jest stodoła, a tutaj chyba jakiś garaż dobudowany niedawno. Może nie niedawno, ale w późniejszym czasie. Bo tutaj widzimy ewidentnie całkiem inny budulec. Tam już są pustaki. Dobra, włączamy latarkę i zaczynamy eksplorację. Widzę, że dom się rozwala już. Na 100% już tutaj nikt nie mieszka od bardzo dawna. Z tego co wiem, to od 2009, ale to jeszcze sprawdzimy, by mieć pewność. Ale jak widzicie, bardzo dużo wyposażenia zostało. Także myślę, że będziemy mieli co oglądać. Widzę, że tutaj był też... Była melina. Mamy tutaj nasze polskie pieniążki. Tutaj piec kaflowy. W całkiem dobrym stanie. Zobaczcie, że nic nie zniknęło stąd. Bardzo mnie to cieszy. A tutaj półki w kuchni wypełnione różnymi przedmiotami. Tutaj akurat kieliszki. To co istotne w każdym domu. Oczywiście żartuję. O, ten jaki fajny. I love Cyprus. Czyżby ktoś był na Cyprze? Najprawdopodobniej tak. Latarka. Szuflada pełna sztuczcy. Okulary. Portfel Denata. Być może to właściciel domu. Książeczka wojskowa. I proszę Państwa, żytnia. Znowu jest w obiegu, ale to mi się wydaje, że jest stara. Nie widzę tutaj nigdzie daty, ale jestem przekonany, jest 2016 rok. 2016 rok. Sprzęt do golenia. Nasi ojcowie golili się takim sprzętem właśnie. Jeszcze brakuje tutaj, nie jest pędzelek. Żyletki Paul Silver. No pewnie, że jest. Jest, ale pusta. Tutaj kolejna maszynka. Kuchenka gazowa. Ale butli już nie ma. To chyba była kuchnia połączona z sypialnią. Najprawdopodobniej tak. A tu mamy jeszcze jakieś dokumenty. Jest kalendarz. Jest kalendarz. 2009 rok. PZU cały czas z nami. Tutaj mamy monety z czasu PRL-u. Tutaj jakieś bryloczki. Legitymacja czeladnicza. Zdjęcia rodzinne. Ten dzieciaczek fajny, przyklejony do koła. Co tutaj? Miłość jako ojciec. Tutaj
Tu mamy kolejny pokój. Spróbujemy przejść przez te puszki wszystkie. Robiąc przy tym jak najmniej hałasu. Widać, że od bardzo dawna nikt tutaj nie zaglądał. O, tutaj mamy taki wielki pies kachlowy. Ubrania. Na pewno mieszkała tutaj religijna rodzina. Tego możemy być pewni. Pajęczyny zwisają wszędzie. O kurde, zobaczcie, taki zegar. Zasypany już spadającymi elementami z sufitu. A tutaj komplet talerzy. Coś mi mówi ten znak. Kolejny talerz. Wawel, made in Poland. No super. Dziura. Po strychu raczej nie będziemy chodzić. Wszystko przegniło, dlatego zrezygnuję. O, i tutaj mamy jeszcze kilka ciekawych przedmiotów. Stare żelazko. Poziomica. I troszkę obrazków. Się założyć, że tutaj wszędzie szczury chodzą. O kurwa, a tutaj wszystko zasypane. Jest troszkę kluczy, narzędzi. Agrosar. Żyłka do kosiarki. Kolejny piec. Dobra. Idziemy dalej. O proszę. Frania. Magiel, ale niekompletny. Co tutaj może być? Słoiki. Być może tutaj przetrzymywano drewno, węgiel. Szafa ledwo żywa. W środku torba. Humonto. Bardzo dużo butów. Najprawdopodobniej wypełniają wszystkie te kartony. Tak, tutaj też są. Dobra, chciałbym jeszcze zobaczyć garaż i stodołę. Mam nadzieję, że będą otwarte.
ciężko się wydostać. Pomieszczenie na zwierzynę. Tutaj nic nie będzie. Możemy ewentualnie jeszcze zobaczyć, czy coś jest w stodole. Ciekawe, czy będzie otwarta. Widzimy, że jest kłódka. Więc do stodoły się nie dostaniemy. A widzę tam sporo rzeczy. Ale to dobra. Nic nie zrobimy. Pokażę wam, jak wygląda z zewnątrz ten dom. I będziemy się stąd zawijać. Studnia. Na pewno działa jeszcze tak jak powinna. Dobra, myślę, że to jest. Wejdziemy tutaj i w tym miejscu zakończymy eksplorację. Tym razem był to opuszczony domek w 2009 roku, ale jak widać bardzo dużo rzeczy się zachowało. Nie było tutaj szaberki. Zobaczcie, metalowe elementy nadal tutaj są, czyli nie jest tak źle w tych rejonach. Dobra, w tej chwili się pożegnamy i widzimy się na następnej eksploracji. Na razie, trzymajcie się.